Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkiss, zapraszam was na kolejny Dinozaur, tym razem kolejne stworzenie, które zostanie oczywiście dodane do gry Ark Survival Evolved, które dla mnie przypomina takiego troszkę owłosionego gigano, to jeśli mogę tak stwierdzić, Megalosaurus, czyli kolejny przedstawiciel mięsożernych drapieżników występujących na wyspie, czyli oczywiście kiedy nas zobaczy, od razu będzie chciał nas zaatakować i załatwić. Czy będzie dał radę go oswoić i na nim jeździć? Jak najbardziej tak. To, czym będzie się charakteryzował, jest to, że jest to nocny łowca, czyli poluje tylko i wyłącznie w nocy. Oczywiście w dzień również jest aktywny, ale oczywiście zaraz do tego sobie przejdziemy. Jest to nocny łowca, czyli co rozumiemy przez to? W ciągu nocy walczy, czyli poluje i poszukuje miejsca do spania. W dzień zaś śpi i po prostu odpoczywa w bezpiecznej okolicy. Na co się to przekłada? Czy będzie można go oswoić bez problemu? Czy będzie on mógł sobie spać? Nie. Jeśli oczywiście naruszymy jego przestrzeń, w której będzie się znajdował w ciągu dnia, no to oczywiście obudzi się, ale będzie ospały, co będzie znaczyło to, że w sumie będzie miał, z tego co twórcy tłumaczyli, będzie oczywiście miał troszkę gorsze statystyki niż w ciągu nocy, czyli jakieś tam takie minusy związane właśnie z tym, że będzie ospały, ponieważ jest takim troszkę nocnym markiem. No i będzie mniej unikał ataków, będzie tracił staminę, nie będzie dokładnie atakował i tak dalej. Jeśli chodzi o jego mechanikę, bo jest dosyć ciekawa, to, że jako pierwsze stworzenie na wyspie będzie miał mechanikę łapania pszczęki. Co rozumiem przez to? Twórcy określili to jako to, że będzie po prostu atakował i gryzł ofiarę. Oczywiście większe dinozaury będą miały sporą szansę na to, żeby się po prostu z takiego uchwytu wyrwać, bo są po prostu duże i mają wystarczająco dużo siły. Niestety te mniejsze zapewne zostaną zagryzione na śmierć. Nie wiem, czy będzie to działało na zasadzie takiej, że będzie podchodził, gryzł, trzymał coś w szczękach i powoli będzie to zdrowie mu tam sobie spadało, czy będzie to działało w troszkę inny sposób. Być może? Naprawdę nie wiem, widzicie to chociażby po obrazku po prawej stronie. No i co więcej, twórcy określają go jako stworzenie bardzo często wykorzystywane przez trajby, które atakują nocą, po prostu pod osłoną nocy, żeby trajb, który jest atakowany, nie widział ich. Po prostu. To by było na tyle, jeśli chodzi o niego. Jeszcze dodam tyle, że prawdopodobny drop z niego będzie skóra, mięso i prime meat. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w kolejnym Dino Dossierze. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!